Ok, witam wszystkich bardzo serdecznie tą wieczorową porą w foreście. Ogólnie o wszystkim i o niczym, i w zasadzie to tylko po to, żebyście. Łudzę się, że obejrzy to więcej osób z racji takiej, że to jest The Forest. I ogólnie The Forest, tak, a wszystko inne trochę tutaj nie bardzo. Jeszcze czasami to DBD. Tam wejdzie czasami ten Hurtworld, ale jeżeli chodzi o waszą oglądalność, nie o to, co wrzucam. Dobra, tak. Po pierwsze, od poniedziałku ferie, przez weekend wrzucę piątek albo sobota, nie wiem jak to wypadnie. Więcej informacji na Facebooku, linki na dole i pewnie na grupie też coś wam będę pisał, też link na dole. Zresztą na tej grupie, która tam na tym Facebooku jest, nie mogę więcej kości, okej, idę odstawić. Trochę, no, aktywności praktycznie nie ma, ja tam od czasu jedynie wrzucę tam linki, że jest odcinek. Ale dobra. Kontynuując. Mam parę rzeczy, więc mówię, jedynie powstanie, w zasadzie powstaję. Piątek, sobota, zobaczycie film Foresta. Film Foresta, film z Foresta. Inny niż wszystkie. Czegoś takiego ja nie widziałem, więc mam nadzieję, że on się spodoba, ale mówię, jakie, czy to wleci w piątek, czy w sobotę. Czy nawet jak mi nie styknie czasu na wszystko, nawet w niedzielę, nie mam pojęcia. Dobra, tak. Chcę wrócić do częstszych streamów, z racji takiej, że chcę po prostu, nie wiem, do końca lutego chciałbym wbić te pierwsze 1000 widzów. Więc no, i ogólnie chcę trochę przyspieszyć jakby rozwój tutaj całości, bo YouTube'em się bawię, bo tak to, bo inaczej tego, bo prasą tego jeszcze nazwać nie mogę. Bawię się od w zasadzie 2,5 roku. Ten kanał mam tutaj od półtora. Nawet nie, rogi 15 miesięcy kanału. I ogólnie plany, jakie ja miałem, były no większe, ale jest jak jest, więc no. I z racji takie. Po prostu chcę wrócić do streamów jeszcze nawet w tygodniu, ale to jak będzie, to się okaże, bo mówię, jeszcze nie wiem, czy w tym momencie się nie powtarzam z jakiegoś tam filmu. Po prostu muszę znać wszystkie terminy i wszystko, po prostu będę miał dopinane na godzinę. I z racji tego, że ogólnie uczę się wstawać wcześniej, to gdzie w nas do 21, po 21 godzinie w zasadzie chcę się oduczyć tykania kompa, bo potem nie mogę po prostu zasypiać, ale to już jest w ogóle inne pierdoły w tym. Znaczy nie pierdoły, ale inne rzeczy, nie na ten moment. O, tak może powiem. 43 bale drewna, okej. Tak, dobra, ja sobie w międzyczasie tutaj poprojektuję streamy, ale takie streamy typowo z jednej gierki, że jedna gra w tygodniu, tam lecimy z takim jakby let's playem na streamie. Wiedźmin, Devil Within, chociaż Devil Within to praktycznie najpierw skończę samemu, bo samemu sobie pykam. I już uprzedzam, Wiedźmin, niestety tylko trzecia część, z racji takiej po prostu do jedynki, dwójki nie mam siły pod takim względem mechaniki, po prostu jak odpaliłem jedynkę, to jeszcze jakoś tam spoko tam ogarnąłem mniej więcej, o co chodzi. Ale niestety, gdy spojrzałem na dwójkę, zacząłem mniej więcej tam grać trochę, to już było gorzej, jeżeli chodzi o moje ogarnięcie. Możecie stwierdzić, znaczy możecie stwierdzić, możecie powiedzieć, że jestem noobem, ale po prostu też nie ma się czasu, żeby grać we wszystko. Niestety, to już trochę nie te czasy. Dobra, tutaj wiecie, jakieś pancerze zrobimy. Tak jak mówię, ja tutaj głównie gadam i w tle sobie gram Foresta. To powiedziałem. Czy czegoś wam jeszcze nie powiedziałem? To bezsensowna taka splatanka słów w tym momencie z mojej strony, ale dobra. Aha, myślę poważnie nad Subnauticą, ale nad Subnauticą w sensie odcinki normalne, typowe, że jakby zastąpiłoby nam to Foresta, bo tak jak mówiłem, tutaj chcę wam pokazywać jakby bardziej, no, bardziej upgrade, co tutaj się dzieje na save'ie. Dobra, i tak. I
Będzie na pewno jeszcze seria z Obcego, z Izolacji i nie wykluczam Metra w późniejszym czasie. No i Assassina Origin, ale mówię, to też już wszystko tam czasowo pójdzie, bo mówię, bo będzie na pewno jeden dzień z Foresta na live'ach, będzie jeden dzień z DBD, wcisnę tam gdzieś jeden taki horror właśnie w pokroju tego Devil Within, trzy chociażby tego Obcego, tak jak mówiłem, i jedną tak luźniejszą gierkę, jeżeli będą 4 streamy w tygodniu, ale mówię, to się wszystko okaże. Dobra, w zasadzie to chyba wam przekazałem wszystko, co chciałem. Odcinek nie wiem ile ma, może z 6 minut, 7, coś w tym rodzaju, nie mam pojęcia. Dobra, dzięki za uwagę. Jeżeli ten materiał w jakimkolwiek stopniu wam się spodobał, możecie zostawić tą łapkę. Dla zasięgu podobno łapki zasięgi zwiększają. Więc no, miejcie nadzieję, że ze wszystkim się wyrobię do przyszłego poniedziałku i że te filmy z Foresta wleci tak jak ma wlecieć. Dobra. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia. I cześć!